Siemanko, słychać? To dobrze. Ja pół godziny tylko, wiesz, muszę potem lecieć. Spoko, spoko. Jak tam zamknięte te pozycje? Witam, witam. Znaczy, no ja na bieżąco lecę, nie? Tak jak tam wrzucasz, no to tak robię, więc. Aha, to elegancko. Coś tutaj było, nie wiem co, na Euro AUD. Nie wiem, jakieś wiadomości, ale nic nie widziałem. Chyba, że chodzi o to przemówienie, ale i była taka reakcja. Możliwe. Ale ten euro USD też tak poszło w dół. Euro USD. A my tego już nie mamy. Wiem, ale zastanawiam się, czy to nie jest tylko wiesz. Zaraz przejdziemy do tego. Jakaś korekta i. Zaraz, Audi Card. No tutaj, no fajnie jest ten knop, nie? Zobaczmy godzinka. No tu mi się podoba stochastyk. Bardzo fajnie. Audyci się mocno, nie? Dobra, ale to słabnie, słabnie. Jak wygląda na pół godziny? Tu wygląda na flagę. Nie, to sobie odpuścimy do jutra. Audi CHF. No tutaj to mówiłem, że kurczę, że mnie niepokoi tutaj, że się odbiło od tej strefy. Bo mi się wydaje, że to jest tylko korekta. A już miałem ochotę tutaj zamknąć. Na bo widziałem ten MACD wschodnie. No ale jeszcze nie jest źle, nie? Ja też myślę, że to jest korekta tylko. I tak, tylko że wiesz, myślę, że wydaje, że na tych innych CHF-ach tak samo tylko korekta będzie. Ale. Nie, to jest AUD bardzo silny. Poczekaj. Jakie ja mogę kolory używać, jak nie mam ten wykupiony? Tylko zielony chyba. Tylko zielony? Chyba. Nie, dwa czy trzy są, nie? Nie, no ze co się pokazuje. Nie wiem. No to jeden ci pisze tylko, nie? Ale który kurwa? Czerwony? Ej, no, Czerwony? czerwony. No. Dobra. Bo mamy Audi. Tu jesteśmy, nie? Widzisz, Audi jak wyskoczyło? Ja to kupiłem, nie? Bo ja widziałem, że A zeszło. my to wchodziliśmy w to, nie? No tak. Tylko ja widziałem, że to zeszło, nie? No. No i jeszcze na tym dołku dokupiłem jeszcze, nie? Aha. Dobra, Audi USD. No tu tak nie wyskoczyło. Bo dolar jest też silny. No. KCHF. Widzę baja.
Musi Dobrze, być w strefie, fajnie, tu już ten, nie, już szura. Chyba na godzinie się zapaliło już chyba, o. Tu 100 asek się podnosi, widzicie? I się zapaliło ten, nie? Magnina zielono. no, dywergencja jest, nie? No. Ale to jest pierwsza, czy jak? No to jest ta pierwsza, ja tu będę pilnował, nie? No. Bo to zobaczcie, jak duży impuls był, nie? Duży impuls, to musi być duża jakaś korekta, nie? Ale niech dojdzie mi. Poczekaj, do 50, nie? No. Do 50 niech dojdzie. No to już dobrze. No to jest 130 pipsów. No. Dobra, to się zaznaczę. Fat yen. No tu jesteśmy. Z godziny też tu widziałem, że się podnosi wszystko. Czy to z pół godziny gdzieś tu widziałem? O, tutaj już. No jest fajnie, fajnie, fajnie. Zobaczymy noc, nie? Jest knot, druga wybijająca. Zapowiada się ciekawie. Euro AUD. To trzeba wymazać. Ale tu nie ma wyjścia, nie wiem. Teraz zobaczę. Oznacz. No na to wiesz, no to słuchajcie, no na to nie mamy wpływu, nie? Na takie świece, nie? No bo to nie jest normalna świeca, nie? Zaraz sobie zobaczę, czy mamy tu jakąś strefę. Tu jest. Tu jest strefa zakupu. I to jest, wygląda mi jak flaga, nie? No tak. I po takiej świecy lubią powrót do normalności jest, nie? Zobaczmy godzinka. Na godzinie mi się to nie podoba. Kurczę, ale taki ruch złapać. No tu już jest lepiej. Jak tam Johnny minął? Ten. Sławek o 20 będzie kupował ten. Tam z tego MetaMaska, wiesz? Marcin mi pokaże. Będzie zoom. Jak chcesz, to możesz przyjść. Dobra, to jeszcze wejdę na to. Bo ja to próbowałem, ale ja kupiłem Ethereum, mam na tym MetaMasku, ale no niby nie. Marcin może nie idzie Ethereum kupić. Tylko trzeba czym mieć te BNB, nie? Aha, trzeba mieć BNB tam. No, on mi tam pokaże co. Aha. Nie chcę grzebać, bo jeszcze coś tam spierdolę. Bo dopiero konto, ja nie miałem Metamaska. Dopiero konto założyłem. Bo wszystko przeważnie na banio zrobiłem, nie? No. Na tym Metamask. Możesz połączyć z Binance, no. A to można połączyć? No, bo była taka opcja, widziałem, no. A ja z Coinbase połączyłem. A z Coinbase połączyłeś? Czekaj, no bo ja tu gdzieś, ja tu mam gdzieś ten Metamask. Ja to chyba kiedyś ściągałem tą apkę, ale... No tam było trzeba, wiesz, te słowa klucz pospisywać, to wszystko. O kurwa, to ja tego nie mam na pewno. Tam, no to jest podstawa, nie? Te słowa, No, nie? no właśnie. I to ja już nie zamelduję się tam. Ale ja tam nie miałem nic. A drugi raz można, nie można na ten sam e-mail na pewno, nie? Kurwa.
Nie, tam maila nie podawałem, tam mamy pod Chromę. Zobacz, ja tu mam. Tu sobie klikam i mam MetaMaska tu. Już. Wchodzę. Hasło chcę, o kurwa. O, widzisz? Witaj z powrotem. A no widzisz, mam ten MetaMask tutaj. Ale kurwa, co to jest? O, widzisz? No i tu mam ten, tylko nie kupię sobie tego. To $25, 26. Aha, za ETH nie można kupić. Nie można, nie? Rozumiem. Dobra, Marcin, dam linka na to, jakbyś chciał to. Dobra. No tu jest ciekawie, wam powiem, bo jest strefa zakupu. No to wygląda głowa z ramionami. Ramię, głowa, ramię i jebs do góry. Dobra, spróbujemy w to wejść. Euro Audio. Już? Dobra. Dla mnie już tu jest wybicie jakieś powyżej. Trójkąt, trójkąt wzrostowy? No tu jest ramię, głowa, ramię i z ramienia wejście. A jaki tu jest stop-loss? Jakby wejść malutki stop-loss, nie? 26. Dobra, wchodzimy i zrobimy mały stop-loss. Euro Audio, tak? No. Kurwa, spready tam mają. Mają? Spread jakiś taki wielki. Albo mi się wydaje. Dobra. To tu poniżej tych dołków, nie? No, tam zrobię 30 pipsów i Trzydzieści? euro. No zaraz zobaczę, obliczę. No dobra, wyjdzie ci. Moje wejście jest euro 0,81. Jeden z pięć, dwa, sześć, sześć, dwa. Dobra. Czterdzieści, zróbmy. 40. Take profit. No tu jest pole do popisu.
No zobaczymy, co z tego będzie. Aha, Euro Auto nie wpisałem. To był 100 włos. Euro Auto to było, nie? No. Teraz, no. Dobra, to mamy. I teraz sobie tą kazałem GBB, Audi. A To jak jest to ty to wpisałeś 150 pixel? minus 150 było, tam nie? A tam. Ale to spadło. Ale ha, my tu wzięliśmy, o której dopisałem, o 15, o 15. Tak, myśmy tu wzięli te profi. 11, 15, 170. Ale miałem przeczucie, że to spadnie, nie? Dobra, to mogę skasować wszystko. I był funt jena. Osiemdziesiąt. Dobra, to też mogę skasować. No i to mam Euro AUD. Euro CHF, co tu mamy? My w tym jesteśmy, Euro-CHF. A. O, A nie, jest mi się tu nie podoba. Euro-USD, nie jesteśmy. Mogą być spadki, jakaś korekta. Euro-funt. Tu jesteśmy cały czas. Tak. Dobra. No, oczywiście dopiero zaczyna coś tu dziać na godzince. Dobra. Euro-jen to mamy na pewno. Mamy to? Mamy. Urojen. Euro-jen mamy to. GBP-AUD nie mamy. Funt-CAD. Też tu nic nie widzę. To mamy. Funt jen.
To też powinniśmy mieć, nie? A nie mamy tego, dobra. Nie. Tu mam za dużo dyspozycji, wam powiem. A jak to wygląda nowego? A, była konsola, wybicie. Nie, to jest do obserwacji. $1. Tu są wybicie. Dla mnie, kurczę, mogą być wzrosty. Poczekam sobie. USD card mamy. USD. No, dopiero wchodziliśmy w to. I Japan też to samo. Dobra, zapisuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 12 pozycji. Trochę dużo. No Ale ja mam nie mam. 1400 mam margin, nie? No, lepiej nie schodzić poniżej 1000, nie? Czekaj, ja mam. Ja tak nie mam. Zobaczmy. Złotko spadło chyba. No, tak się buja tu. Chyba już piątym. Dla mnie to jest bajka. Jak się utrzyma tu jeszcze do jutra. Powyżej 7,9, no to polecimy. Chyba, że spadnie poniżej. I to będzie głowa, a tu będzie ramię. No to była jakaś korekta. O, może być, że pójdziemy. O czym mówisz, baj? Zobacz ten, nie? Zobacz, co tu się stało. Mówiliśmy rano o tym chyba, nie? Tak. No i były te zielone. No. No. Ja wszedłem w to, nie? Tak? Tak. Już wyszedłeś? Bo tu się nie. Nie. Dopiero zaczyna, nie? Ja jestem jeszcze w tym. No tu się. Dobra, ja uciekam. Dzięki, do jutra. Hej, dzięki. Hej, hej, do jutra. No z tego mi tu wychodzi, że to dopiero się zaczyna ten ruch. No, oby. Fajnie, MACD wygląda. Na godzinie, jak spojrzysz, to dopiero się zielony za ten. Tutaj musisz uważać na 50, co się stanie. No, bo tak lubi, nie? A tylko właśnie. No. Trzeba, ale ty, jak ty byś zrobił, aha, z całego wziąłeś, nie. Całego, że ten impuls. No to jak 50, gdzie tą patrzę za 50? Tu. Ale z tego całego impulsu. No. A nie z tego ostatniego. Nie. Z kongresu. A czemu Z całego. tak? Bo to był większy, to jest malutkie, to jest jakaś korekta w środku tego impulsu. Ten jest duży. Tak samo, patrz, jakbym brał poprzednim, to ten też jest zajebisty duży. I tu jest kolejny duży. Te małe, zaraz zobaczę małe, czy się coś pokrywa. No dobra, ale teraz mi powiedz. No bierzmy mały. No i tu się pokrywa to wszystko, ci powiem. Na tym małym bym brał tu. Patrzył. Ile No. 8? To jest 6,1. Z czego ty to masz? 4 godzin? To jest 4 godzin, 6,1. Czekaj, no ja tam tylko sprawdzę to umiem, jak ja umiem to mam.
Ale zobacz, to jest na dużym, to jest 50 też. Tu. Czekaj, bo ja tu mam 50, ja tu mam trochę inaczej zrobione. Ja tu mam z tego ostatniego impulsu, całkiem ostatni impuls, wiesz? No wziąłem ten ostatni, no. No i tam mam 50. O, tu no. Aha, tam wychodzi powyżej 50. No. 61 wychodzi, tak? Bo się nakładają. Jak się nakładają, no to jest ten. Tu też się nakładają. Zobacz. 61, 80 i 38, 20. Tu też może być jakaś korekta. No wiesz, korekty będą na pewno, nie? Tylko czy nie poleci jeszcze w dół, nie? Wątpię. Tutaj jest. No, zapiszmy sobie. Jak tam ten Bitcoin? O, coś tam się ruszyło, nie? A nie ładnie. No ja tutaj mam wytaczone jakąś. Tutaj? Ale rośnie. A, sorry. Czekaj, do cholera widać nic. Nie wiem, jak to jest. No, coś się ruszyło. Ale czy to już jest koniec? Nie, tu można wejść nad tym, nie? Ja już szedłem na Ethereum. Zdawałem 25% i... Ale na tym? Na Binance. Aha, ja myślę, że na IC Market. Nie na Binance, na dźwigni 15. Aha. A na IC Market jaka tam jest dźwignia? Na Na IC tyle. Market? No? Stuwa chyba, nie? Na krypto. O, tyle chyba nie. Tam się ktoś mi coś mówił chyba, że jest maksymalnie 100. Normalnie masz na tym masz 500. Bo ja wiem, że tak jest 500, ale na krypto? 30 albo 30. Nie wiem właśnie, jaki tam jest maksymalny. Jeśli tam można to zmieniać, czy nie? Nie wiem, ja tam nie interesuję się tym. Ja tam kiedyś wszedłem w Bitcoina. Ja I też, zarobiłem. ale się nie patrzyłem jak. To fajnie, zarobiłem na nim fajnie wtedy. Dobra. Pół godziny, nie wiem. Mamy tu 12 pozycji. Trzymamy. O 20 ci puszczę tego linka, nie? Dobra, okej, fajnie. No. To na razie. Hej. No,